zmieniony. I do tego konieczne jest wsparcie ze strony państwa, zwykłych obywateli. Bo jeżeli tego wsparcia nie będzie, to nadal będziemy wszyscy razem żyli w tym postkomunistycznym systemie, bo to są postkomunistyczne obyczaje. Bardzo ładnie przemawia. Nie czytał z kartki, tylko mówił. To też się liczy. Zero czytania z kartki. Bardzo mi podobało się to, że tyle potrafił o naszym mieście powiedzieć. Opozycja wobec niego ma takie oskarżenia, że on łamie konstytucję. To konstytucję łamie. Nie ma. Trochę tak napisana jest ta konstytucja i wtedy takie każdy, jak chce, tak ją czyta. I trzeba ją przerobić, tę konstytucję, i to by było dopiero normalnie. No coś nam powie. Coś nam powie dobrego, nie? Dobrego? No. Tak? Chodźmy. No. Nam trzeba dawać, bo małe emerytury mamy. Trzynastki.